Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xing, a to nie jest żaden zagraniowy, tylko to jest taki odcinek typowo informacyjny. Powiem wam o czymś bardzo ciekawym, bardzo fajnym i z czego też ja się bardzo cieszę. A więc, a mianowicie, w Biedronce można kupić teraz X-Blades za jedyne 10 zł, chyba nawet 9,99, ale tego nie jestem pewny. No, za 10 zł. Zwrócił mi na to uwagę użytkownik Bansil 2345, za co mu bardzo dziękuję. Udostępnił komentarz pod jednym z moich filmików o tym, że można właśnie tą grę w takiej cenie teraz dostać. Ja ją na pewno kupię, ponieważ do tej pory grałem na niezbyt oryginalnej wersji tej gry. Na pewno ją kupię, zważywszy na to, jakim hitem dla mnie się okazała. Druga fajna rzecz jest to, że dzięki właśnie temu, że ta gra jest w Biedronce tak tanio, więcej ludzi będzie sprawdzało w internecie, co to jest za gra, jak się w to gra, i będzie więcej osób wchodziło na mój kanał. Więc jeśli wy teraz dzięki mojemu filmikowi kupicie tą grę, bo dzięki temu jeszcze przekażecie komuś, że można tą grę kupić, napiszcie komentarz, byłoby bardzo miło. Napiszcie komentarz, przepraszam bardzo, na ten temat, to jeszcze bardziej zwiększy moje szanse na wybicie się na tym rynku youtuberów, można to tak nazwać, chyba. Oraz jeszcze można dostać grę Dawn of War, Warhammer 40 000, Dawn of War 2, znaczy i Supreme Commander w tej samej cenie. Na pewno wszystkie te trzy gry kupię, ponieważ Dawn of War widziałem u kolegi zarąbista gierka, naprawdę. Supreme Commander też, to kupę lat temu się w to grało. Oj, bardzo fajnie, że Biedronka teraz takie rzeczy udostępnia. Jeszcze wam tutaj podrzucę gdzieś linka w rogu o tym na temat. Podrzucę link z filmikiem, gdzie Rojo właśnie omawia temat kupowania gier z Biedronki, gier z pudełka, tak zwanych z kosza właśnie, gdzie to są rozrzucone gry i to się wybiera, jak to na różnych wyprzedażach, to co pierwszy komu w łapy wpadnie, a tym bierze. Dobra, to by było w sumie na tyle. Też niedługo się zmobilizuję. Skończę Darksidersy. Już nagrałem kolejne odcinki, ale mi ciągle mi sobie coś usuwa. Nie wiem, co jest z tym. Ale dobra. Więc w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, bliska, cześć.